i teraz mnie wyrzuca z mieszkania. To jest chyba ta własna, dziadła i koniec. Należałoby ten problem rozwiązać. W gminie Dopiewo uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku, który mówi m.in. o tym, że na terenach zabudowy mieszkaniowej zabrania się trzymania bydła, trzody chlewnej, koni, kóz, owiec, prowadzenia ferm drobiu i zwierząt hodowlanych. Można zaś hodować 20 kur albo królików. Regulaminu powinni przestrzegać wszyscy, i ustawodawcy, i obywatele. Dlaczego jednak się tak nie dzieje, na przykład gdy ktoś bardzo kocha zwierzęta? O tym już za chwilę. Bogna Nowakowska, witam w programie Do Załatwienia. Jak w każdy wtorek od 17 czekamy na Państwa tutaj w Telewizji Poznań przy ulicy Serafitek 8. I jak zwykle zaczynamy od spotkania z tymi z Państwa, którzy przyszli do nas osobiście. Skąd Państwo przyjechaliście i z jaką sprawą? Jesteśmy mieszkańcami powiatu leszczyńskiego, gminy Lipno, miejscowość Rzakowo. Przyjechaliśmy z taką sprawą, że po prostu zostaliśmy oszukani i nie możemy dać rady z panem, który po prostu nas oszukał i zrobił nam sprawę w sądzie. W jaki sposób oszukał? No, nie dotrzymał umowy przyrzeczonej słownej i pisemnej. Ja rozwiązałem umowę przedstępną, czym po prostu pan zrobił odwet z sprawą w sądzie, gdzie sąd przyznał mu odszkodowanie w wysokości 200 000 zł. Co to dla państwa oznacza? To dla nas oznacza to, że z dzieckiem niepełnosprawnym idziemy na bruk. Domagają się, zaraz weszli na hipotekę, że domagają się całego gospodarstwa. Oni chcą przejąć gospodarstwo. Próbowaliśmy się z nimi dogadać, żeby po prostu oddać im kawałek ziemi, resztę ich spłacić. Nie. Pan domaga się całości. Upatrzył sobie to nasze gospodarstwo dla swojego syna. No i co państwo zrobicie? Nie wiem, błagamy o pomoc, bo sprawy się odbyły poza naszymi plecami, o niczym żeśmy nie wiedzieli. Proszę Państwa, ten program po to powstał, by pomagać w rozwiązaniu trudnych spraw. Państwa sprawa wydaje się szczególnie trudna i jak zwykle przyjrzymy jej się bardzo dokładnie. Marzenia pana Romana o spokojnym życiu w podmiejskiej okolicy szybko zamieniły się w koszmar, bo sąsiad tuż za płotem ma zupełnie inne marzenia. To jest wieś. No. Ale w więźniu... Proszę panią, że postawili bloki na wsi, proszę panią, to jest inna sprawa. To jest wieś. To prawda. No. Ale tutaj jest osiedle domków jednorodzinnych. No, proszę panią, to osiedle domków jednorodzinnych jest zabudowa mieszkaniowa, a nie gospodarstwa rolne. Proszę ciebie, był sanepid, byli wszyscy, była straż gminna. Sanepid akurat nie ma nic do tego. Do tego powinna się ustosunkować gmina. Słuchaj, wiedział, że będą te konie, a jeszcze jak się zdenerwuje, to świnie to będą. I zobaczysz, co będzie. Te konie przeszkadzają, jak mi pani powie. Przeszkadzają mi, bo jest smród, brud i hałas. Śmierdzi pani tu? No teraz nie, ale latem w ogóle różnie. Nawet latem nie śmierdzi. Koński grunt nie śmierdzi, proszę panią. Nie, pachnie konwaliami. Tak przez pierwsze pół roku próbowałem się z sąsiadami jakoś tam dogadać, żeby to te konie usunęli, bo... Po prostu to no jest uciążliwe. No nic z tej rozmowy nie pozytywnego nie. Nie wynikło z tego nic pozytywnego. No ale czy w końcu... ci sąsiedzi już tutaj mieszkali, czy przywędrowali? Nie, nie, mieszkali tutaj i taki dostali taki pomysł. O, taki mieli kaprys, żeby sobie tutaj konie. Mówiłem mu, że po prostu, żeby te konie usunęli. Oni stwierdzili, że nie. I... że to jest ich teren i tutaj konie nie śmierdzą, że konie nie robią żadnej krzywdy, nie nic, no to one są po prostu nieszkodliwe. No, to jest ich zdanie, a moje zdanie jest inne. Latem to, jak jest sucho, to tumany kurzu. A tu macie teraz? Tutaj teraz. Ciężko na tarasie latem usiąść, bo przecież jest... Tak? Zapachy są tutaj takie, że...
dziecko trzeba mieć cały czas na oku. No, musi ktoś za nim biegać, pilnować. Nie można sobie nawet na swoim podwórzu puścić dziecka, żeby tam sobie pobawiło się czy pobiegało, no bo podejdzie do płotu. Nigdy nie wiadomo, co się takiemu koniowi odbije, nie? Kto nie lubi zwierząt, to jest według mnie człowiekiem bez sumienia i bez serca. A tam sąsiedzi nie mają pretensji? Nie, nie mają pretensji. Sąsiedzi nie mają żadnych pretensji do koni. Nawet się tego przyjaźnią z nimi, tam jedzenie rzucają czasami. Tylko pan Roman ma pretensje. Także są bardzo fajne. Są bardziej przyjaźni jak ludzie. No konie są fajne. Za trochę ziarna, za trochę słomy siama. Właśnie jest niefajny. No, a resztę ludzi to są tak jak pan Roman, to są tacy, wie pani. To nie ludzie. Zazdrość przemawia przez niego, że tam coś to ty ma nie znałeś, człowiek. Że wszyscy ci czegoś zazdroszczą. Ja ci zazdroszczę Harleya, nie. Ja ci nie zazdroszczę twoich koni, tylko ci powiedziałem. Weź sobie... Ty możesz wiedzieć, co mówić. Pod lasem ci. Sobie weź, trzymaj konia, a nie tu. I żeby... słuchaj, smarkoczu, do mnie się mówi pan, bo jestem starszy od ciebie. Na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze. Tak. Tak. I nie głupkuj. Wycinek z uchwały gminy, rozdział 8, zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonych z produkcji rolniczej. Na terenach zawartej z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zabrania się utrzymywania bydła, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz oraz prowadzenia ferm drobiu i zwierząt futerkowych. Kiedyś sąsiedzi bardzo dobrze ze sobą żyli, póki nie pojawiły się różne preferencje życiowe i realizacja swoich pasji z jednej strony, a z drugiej strony oczekiwania czegoś zupełnie innego. To jest taki typowy przykład. Typowy przykład również, gdzie nam trudno podjąć jednoznaczną decyzję z uwagi na to, że przepisy nie są tutaj bardzo precyzyjne. Cała sprawa w tym konkretnym przypadku opiera się przede wszystkim na pojęciu czegoś takiego jak obszar zabudowany. I gdybyśmy wzięli tutaj innych niezależnych ekspertów czy też mieszkańców, to myślę, że każdy z nich miałby trochę inne zdanie. Była przyjaźń, było wielkie odwiedzanie, a jak tylko konie się zjawiły, to pan Roman kopie dołki pode mną. A to się bo może mi konie do niego przeszkadzają. Wyprowadź się, kup sobie rancho pod lasem i sobie możesz trzymać koni ile Roman. Ci się chce. Ale nie żeby twoimi wizjami, twoim kosztem ja tutaj cierpię. Ja na 4000 zł straciłem za twoje ale głupoty. Mnie to nie interesuje ile ty straciłeś, to jest twój problem. Wysłałem maila, najpierw na pocztę gminy. Po dwóch tygodniach się zwróciłem do pani Brzezińskiej, czy otrzymała tego maila. Oczywiście nie dostała. Wysłałem bezpośrednio do niej. Dobrze. Po jakimś czasie przyjechała. To była jesień, był tutaj taki teren, że było pełno wody, nie mogła wejść. Stwierdziła, że musi wziąć kalosze, przyjechać powtórnie na drugą wizję, jak będzie właściciel i obejrzeć to wszystko. Jeszcze raz. Zadzwoniłem później do wicewójta. Raz, drugi, w końcu przyjechał tutaj, zobaczył, stwierdził, że no niby takie uchwała jest, ale to nie, gmina nie zawsze może wszystko wyegzekwować, całe jakieś tam prawo. Zaczął po prostu też mi tutaj kombinować. Tam, gdzie byliśmy, to była to po pierwsze teren wyłączony z produkcji rolniczej, na pewno, no i zwarta zabudowa mieszkaniowa, czy tak, czy nie, jednorodzinna. Jest dom jednorodzinny przy domu, no to chyba jednak zwarta. Nie może być, to nie jest pierzeja jak w mieście, że ściana do ściany, prawda? No, to jest jakby, jak pani zauważy, interpretacja, która nie ma definicji, nie jest to zdefiniowane i tutaj każdy będzie miał pewne subiektywne odczucie troszeczkę. Niestety, tak to zostało sformułowane. Dzisiaj my musielibyśmy to rozstrzygnąć, bazując na tej decyzji, podjąć taką, znaczy w jedną stronę lub drugą stronę się skłonić. To nie jest proste, bo to tak jak mówiłem, poruszamy się na ludzkich tam emocjach, sprawach, ich jakby pewnych majątkowych również tam interesach i różnych innych. No i tu czasami oczywiście jest pytanie, do jakiego stopnia urzędnik, tak, czy też reprezentant tutaj tej społeczności, bo tak to trzeba traktować, ma prawo tak głęboko ingerować tutaj i rozstrzygać te sprawy, jeżeli one nie są dokładnie w przepisach określone.
zrzucają odpowiedzialność, zrzucają decyzję po prostu na kogoś innego. To na, miał być rzeczoznawca, to lekarz weterynarii, a uchwała jest w gminie taka, jaka jest i po prostu, no, nie wiem, no, trudno wyegzekwować prawo urzędnikowi, który jest na najwyższym szczeblu. Ja mu nawet dzień dobry mówię, początku. To co mi zrobił tą krzywdę. To powiem pani o tym murze, to ja słyszę od roku. Mówię nawet mu dzień dobry sam, bo chcę być dobrym sąsiadem. A on mi stale kłody pod nogi, bez przerwy, już od roku stawia nogi pod tym. No a co pan mówi tutaj, że już o płocie rozmawialiście wcześniej? No podbędzie, tylko trzeba finanse zarobić, niestety. No bo to nie już od roku słyszę o tym płocie. Nie od roku, się wypowiadał wielce o murze, że będzie mur. Gdzie jest ten mur, gdzie są te tuje? Nie ma nic. Jest tylko po prostu bałagan i smród. Tak jak było, tak jest. No, Maczuki, bałagan. Czy myślisz, że za te 3000 zł ktoś by podstał, które stracił przez twoją głupotę przedstawienia? Trzeba myśleć. A pan Roman nie jest, proszę panią, złośliwy? No. Złośliwy, bo ja bym się łaskawie musiał kłaniać, czy mogę mieć konie. A konie są. I będą. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj pan dr Krzysztof Bondyra, socjolog i mecenas Wojciech Wiza. Witam serdecznie. Panowie, po co prawo, którego się nie przestrzega, po co je uchwalać w ogóle? Znaczy, no tutaj jest zupełna niemoc urzędnicza, zacznę od razu wysokiego C, dlatego że jest bez wątpienia to uchwalone prawo miejscowe i ono powinno być egzekwowane. Jeżeli ktokolwiek, czy to urzędnik, czy to mieszkaniec ma wątpliwości co do tego prawa, to ono powinno być albo co do interpretacji tego prawa, to ono albo powinno być usunięte na drodze sądowej, albo ewentualnie zmienione, jeżeli się okazuje, że jest inną takie... Inną uchwałą, prawda? Nie ma najmniejszego problemu, natomiast póki jest, no to po to jest między innymi to prawo, żeby ono coś porządkowało, jakąś sferę życia. I tutaj jeżeli mówimy o człowieku, który nie chciałby mieć po stronie sąsiada hodowli świń, koni czy czegokolwiek innego, no to on miał prawo, kiedy budował ten dom, odnieść się do tych miejscowych przepisów i wiedzieć, że tutaj coś podobnego go nie spotka. Natomiast jeżeli teraz widzi, że to prawo jest nieegzekwowane, bo ono jest niejednoznaczne, no nie jest dla niego dobrym sygnałem. Mhm. Natomiast tutaj powiem, że to nie jest kwestia niejednoznaczności tego prawa jako laik, nie prawnik, no, tylko... Mnie się wydaje, że ono jest bardzo konkretne. Tak, tylko ja mówię jako pretekst niejednoznaczność. Tak. Mówię, nawet gdyby ono było rzeczywiście niejednoznaczne, to są dwie możliwości. Albo prawo jest egzekwowane, albo prawo jest zmieniane. Tu nie może urzędnik, kto jak kto, ale urzędnik, który to prawo ma stosować i egzekwować, nie może mówić, że no tak naprawdę nie do końca wiemy, co zrobić, bo jeden zinterpretuje to w ten sposób, drugi inaczej. Musi wydać decyzję, czy ona będzie słuszna, czy nie. Po to jest droga odwoławcza, droga sądowo-administracyjna, żeby to zweryfikować. Natomiast on nie ma innego wyjścia, jest od tego tak naprawdę, żeby to prawo egzekwować tak długo, jak ono będzie obowiązywało, nie będzie zmienione. Ale to jest kwestia też szersza. Jeżeli się szef Straży Miejskiej w Poznaniu, że trochę podam inny przykład, wypowiada na temat tego, że psy brudzą na chodnikach i mówi, że tego inaczej się nie zmieni, jak dopiero wtedy, kiedy ludzie zmienią swoją mentalność, to równie dobrze można by do parkowania samochodów czy innych kwestii się odnieść, no, prawda? Czekać, aż zmienią ludzie mentalność i będziemy parkować tylko po 5 minut wtedy, kiedy będziemy potrzebować. Tak. To jest taka niechęć do egzekwowania precyzyjnych reguł, które są ze strony administracji samorządowej w tym przypadku. I tu jest paradoks i to mnie osobiście boli jako badacza samorządu, że w zasadzie po 20 latach ciągle mamy dystans do instytucji, w których pracujemy, że w zasadzie to my nic nie musimy, nie mamy odpowiedzialności za te reguły. Oczywiście wiele cennych spraw tutaj się ważnych załatwia, ale raptem okazuje się, że jak w tym przypadku precyzyjnego przepisu nie można wyegzekwować, czy jak w przypadku Poznania udajemy, że nie można czegoś załatwić z psami i czystością chodników, prawda? Bo w zasadzie dlaczego? Bo to rozumiemy ludzi, psy, tylko że kosztem innych. I z tego punktu widzenia okazuje się, że ciągle nie potrafimy, czy też nie chcemy korzystać z narzędzi, które są, które w cywilizowanych krajach są precyzyjnie rozliczane. Jeżeli jest przepis, to urzędnik, tak jak tutaj mówi kolega prawnik, jest egzekwowany po prostu. Ale z czego to wynika? Bo co to znaczy, że ustrój samorządów jest
Czy zawodzi demokracja, jak to nazwać? No ciągle nie przyzwyczailiśmy się do tego, że trzeba administrować, trzeba zarządzać. Ciągle jesteśmy, okazuje się w iluś przypadkach, pracując w samorządach, takimi urzędnikami z czasów głębokiego PRL-u, którzy odpychają od siebie jakiekolwiek decyzje, jakąkolwiek odpowiedzialność, żeby komuś nie podpaść. Co charakterystyczne, ów przedstawiciel samorządu nie posługiwał się argumentami prawnymi, nie odnosił się do nich, tylko że no, bądźmy ludźmi, trzeba zrozumieć, on w zasadzie jak znaczy, rozjemca. Tu jest ten problem zachowywał. I paradoks. Gdyby to był etap jeszcze kwestii ale mediacji między sąsiadami. Tak, tak, ale tu jest pewien paradoks, bo z jednej strony często o tym mówimy również w tym programie, że my chcielibyśmy tych urzędników z ludzką twarzą, czyli chcielibyśmy tych również czasami zrozumienia, nie tylko sztywnego, jasnego i takiego zupełnie bezdusznego stosowania i egzekwowania prawa, tylko również ludzkiego spojrzenia. I oczywiście tutaj w tym przypadku mamy pewną przesadę w drugą stronę, bo w pełni zgadzam się z panem wójtem, który mówi, że nie jest to jednoznaczne, że mamy jednak gminę wiejską, więc no pytanie o to, czy można hodować, nie, jest dosyć rzeczywiście specyficznym. Natomiast to jest pytanie do tych ludzi, którzy w tym sporze uczestniczą, czy pozostałych mieszkańców. Natomiast urzędnik, wójt, zastępca wójta, czy ktokolwiek innego, no nie ma wyjścia. Póki to prawo miejscowe w formie uchwały będzie obowiązywać, to musi egzekwować, bo na takiej samej zasadzie moglibyśmy się posunąć dalej, że dlaczego będziemy egzekwować inne przepisy. No to tutaj już na albo tym etapie, albo na żadnych, tym etapie tak? Pojawia się pewien problem tego, czy i które egzekwujemy, to kto będzie dokonywał tej selekcji. Także tutaj nie ma wyjścia. Musi to być wyegzekwowane. Jeżeli jest to niejednoznaczny przepis, to on zostanie gdzieś tam usunięty w drodze instancyjnej i zostanie to wytknięte i albo zostanie zmienione, albo ktoś jednoznacznie stwierdzi, że to nie jest nieprecyzyjny przepis, bo w moim odczuciu on absolutnie nie jest nieprecyzyjny, bo jeżeli mówimy o zwartej zabudowie, to z tego, co widzieliśmy w reportażu, to trudno to miejsce, tą część gminy określić inaczej, jak teren z zwartej zabudowy. Mieszkalnej na dodatek. Tak, po prostu to jest teren zwarty, zabudowany, działka przy działce, płot przy płocie i w ogóle nie ma wątpliwości. Ja się jeszcze zastanawiam nad taką rzeczą, bo tak, no, każdy ma prawo żyć po swojemu, tak? Ale pod warunkiem, że nie szkodzi innym. To prawda. To jest fundamentalną zasadą. Granica wolności państw. To jest wolność drugiego. No i tutaj akurat ona jest widać w takim sporze już mocno emocjonalnym, ale on się nie wziął znikąd. Nie wziął się z emocji, tylko tak naprawdę no właśnie, z tego nieegzekwowania przepisów. To właśnie o to chodzi, no bo tak, panowie byli dobrymi sąsiadami. Gmina ich skłóciła. Gdyby wyegzekwowała jasny przepis, który uchwalono, do eskalacji, do postępów tego sporu by zapewne nie doszło. Zdaje się, że panowie dalej by się odwiedzali. Jest taka szansa, kiedy właściciel działki wiedziałby, że to mi wolno, a tego nie wolno i to by po tygodniu sporu zostało wyjaśnione, no to nie byłoby powodu, aby ci ludzie się kłócili, oczywiście, że tak. No tak, a tak się uruchamia całą procedurę. Tak. Tam było ileś, nawet jakieś opinie rzeczoznawców są za, jakby proszeni są rzeczoznawcy o to, żeby wyrazili opinię. I weterynarz, i jeszcze ktoś, i jeszcze, no ale i nadzór budowlany. Weterynarz, wydaje mi się, że przy tak sformułowanych przepisach uchwały Rady Gminy, no nie trzeba weterynarza, żeby stwierdzić, że to jest koń. Jaki jest koń, każdy widzi. I tutaj chyba no, popadamy w pewien absurd. No, czy to jest koń mniejszy, czy większy? No w przepisach jest jasno wskazane, że nie ma możliwości hodowli koni. No jest, są nieważne, to konie, czy małych, czy ale dużych. Są przesympatyczne, to widać. Tak. Natomiast no, obaj panowie są przesympatyczni. Pan Jerzy kocha zwierzęta i chciałby tylko, je... No popadli w niesympatyczny spór, w którym no, tu się zgodzę z panem doktorem. Akurat no, gmina nie pomaga go rozstrzygnąć, bo utwierdza jedną i drugą stronę w tym, że ma rację. No, a tak być nie może, bo rację może mieć tylko jedna strona, biorąc pod uwagę to, że te przepisy regulują akurat te kwestie, o które oni się pokłócili. Natomiast to jest problem szerszy, bo to jest kwestia na przykład egzekwowania przepisów dotyczących ochrony środowiska. W zasadzie nie można palić śmieci w piecach domowych, ale w zasadzie jak się pali, to nikt przeciwko temu nie wystąpi. Nie można wylewać szamba. Nie poskarży się, że leci czarny dym z komina, prawda? Tak, oczywiście to jest kwestia kulturowa, bo nie można powiedzieć straży miejskiej, że sąsiad właśnie pali śmieci, a straż miejska będzie miała duże zrozumienie
zrozumienie dla tego sąsiada, który pali śmieci, podobnie jak tutaj gmina dla tego, kto łamie przepisy. Więc to jest ciąg wielu sytuacji, bo my w zasadzie wszyscy się rozumiemy, wszyscy tak samo robimy i w zasadzie przepisy są martwe. Natomiast podam szybko przykład pewnej pani z Mazur, która pojechała do syna do Niemiec i tam rozpaliła ognisko. Syn z gałęzi, które były w ogrodzie. Syn przerażony po powrocie do pracy szybko to ognisko gasił, mówiąc, że mamo, to jest zabronione, prawda, bo ktoś zobaczy, doniesie. Tam, jeżeli nie wolno palić materii organicznej gałęzi, to po prostu nie wolno. A u nas umawiamy się, że w zasadzie niby nie, ale wiadomo, że... Z przymrużeniem oka, bez alkoholu. No dobrze, co ma zrobić pan Roman? Bo to właściwie on prosił nas o interwencję, bo nie może zrozumieć, że skoro nie wolno, to rzeczywiście ma być nie wolno. No, że musi się zwrócić do gminy, żeby wydała stosowną decyzję. Jeżeli tej decyzji nie wyda, obojętnie jaką, albo odmawiająca ukarania, czy grzywną, czy wyegzekwowania tych przepisów miejscowych, jeżeli tego nie zrobi, no to może wystąpić ze skargą na bezczynność w tym zakresie i jakby uruchomić procedurę, czy odwoławczą, czy sądową, w której będzie mógł to zweryfikować, żeby ci, którzy mieszkają, ci mieszkańcy, których obowiązują, wszystkich obowiązują te przepisy prawa miejscowego, prawa porządkowego, żeby wiedzieli, na czym stoją, bo to tak naprawdę jest największy walor prawa, jego jasność, precyzyjność, ale przede wszystkim jego stosowanie, egzekwowanie. Gdzie autorytet urzędu, tutaj pojawia się pytanie. Że miejmy nadzieję, że panowie wsiądą do bryczki, pojadą do urzędu gminy i załatwią ten problem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Rada Gminy uchwaliła całkiem precyzyjną uchwałę, ale jak ją wykonać? Może wedle przysłowia, skoro koń ma dużą głowę, to niech się martwi? A jeszcze przez godzinę po programie czekamy na Państwa telefony. Dzwońcie do nas pod numer 61 kierunkowy 85 06 482. Czekamy również na Państwa listy. Możecie do nas pisać na adres ulica Serafitek 8, 61 144 Poznań. Dziś już się z Państwem żegnamy. Czekamy w następny wtorek o 17.